Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft, gramy w StarCrafta, wyobraźcie sobie. A nie w Heroes of the Storm, jestem w Lidze Złotej, gram z jakimś Terranem. Wszystkie probki mają magiczne czapeczki na głowach, na co one tam mają. Ponieważ mamy rocznicę wydania StarCrafta, czwartą już chyba, o ile się nie mylę. GLA Jeff. Zaczynamy od tego jak zawsze, sprawdzamy jakie jest prawdopodobieństwo cheese'u ze strony przeciwnika, zmniejszone nagle, dobrze, dobra, dawno nie grałem. W ogóle to StarCraft jest taka dziwna gierka, bo trzeba kontrolować dużo różnych postaci, kurczę, zupełnie nie tak jak w Heroes of the Storm, ja nie wiem czy ja jeszcze będę w stanie w to grać w ogóle, naprawdę nie wiem. Na której mapie jestem? Zastanawiam się, czy to jest ta czteroosobowa, czy to jest ta dwuosobowa. Ale wyskautuję cross spawna na dobry początek, to przynajmniej będę wiedział, czy jest dwuosobowa, czy nie. Jakąś tam symetrię nawet widać, taką środkową. No nieważne. Panie i panowie StarCraftowcy, zapraszam wszystkich do lajkowania Facebooka i do dołączania do grupy STT-ST2 w StarCrafcie. Zaglądam tam jak tylko jestem, jeśli ktoś mnie akurat złapie, może sobie ze mną zagrać. Zwykle jeden na jeden się zgadzam, jeśli ktoś chce ze mną grać 2 na 2, to znaczy, że ja jestem tą parą, to się zwykle nie zgadzam, bo no to... Szczerze to po prostu nie ma sensu, ja nie grywam 2 na 2 praktycznie w ogóle. A trzeba zagrać 5 meczy kwalifikacyjnych, żeby w ogóle trafić na kogokolwiek sensownego i żeby te mecze miały jakieś tam znaczenie, więc sorry, nie będę tak robił. Ale pojedynku jeden na jeden zawsze, jeśli będę mógł, to nie odmówię. Także zapraszam. Dobra, i cyber. Tak. Jest gaz. Jest trochę zapomnienia o tym, że miałem tam probę w ogóle. Dobra. Czyli będzie Reaper. Reaperek na dobry początek, to jest standardzik. A nie, Marin. O! To po co mu to? Czyżby ktoś tu próbował... Czyżby ktoś tu coś próbował? Jakieś proxy factory albo coś takiego? No jeśli tak, to bardzo niemiło. To bardzo niemiło. Trzeba stalkera wybudować. Trzeba zwiedzić perymetr swojej bazy, czy przypadkiem gdzieś tam nie będzie fabryki. Kurczę, jakoś tak ciemno mój StarCraft wygląda, nie wiem czy to wina moja, czy coś jest na tej... Czy ta mapa po prostu taka jest? Nie wiem, mam wrażenie, że coś jest nie teges. Dobra, więcej pylonów, więcej gazu, więcej probek i co jest być może najistotniejsze z tego wszystkiego? Robo. Aha, mamy bunkier. Czy z bunkra będą mogli od... Nie ma ostrzeliwania. Wydaje mi się, że ma dosyć małe szanse zniszczenia mi tego
Nexusa. Już nie wydaje mi się, żeby to się opłacało za specjalnie. Ach, tam było ten, tam nie było przejścia. Nie wiem, co się dzieje, ale też nie będę jakoś głęboko w to wnikał. Ale seriously, to był jakiś głęboki plan zagrywki z tymi? Jest jakaś taka strategia, czy to było po prostu wymyślone, żeby tak przypuszczać? A może on już ma dwa expy za tym wszystkim? To by było całkiem mocne, gdyby tak było. Myślicie, że to możliwe? Dobra, to jest moment na obstawianie w takim razie. Czy za tym pushem kryły się ekspansje w dużej ilości? Jeśli twierdzicie, że tak, napiszcie tak. A jeśli twierdzicie, że nie, napiszcie nie. To najpierw sprawdźmy tam ekspansję. No to jest tak naprawdę główna rzecz, którą ja chcę wiedzieć w tej chwili. Czy tu ekspansji brak? Dobra. Dobra. Trzeba też powoli zacząć Twilight robić, bo... Dobra, nie. Najwyżej. Mam nadzieję, że nie stracę całej tej armii, ale jeśli by się to zdarzyło, to... No nie, nie ma. Dobra, nie będę sprawdzał drugiej bazy. O, nieładnie się rozdzieliły jednostki. Trzeba na to uważać, bo jeśli by się tutaj znalazły jakieś jednostki przeciwnika, to miałbym duży kłopot. Ale miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Zastanawiałem się przez chwilę, czy robić blinka, czy robić charge'a i okazało się, że nie zrobiłem ani tego, ani tego. Siege tank. O, to jest interesujące. Niespodziewane.
Krono, krono, krono. Mam dużo surowców, zakolejkuję charge'a. Powolne zeloty oczywiście są pewnym problemem, natomiast wydaje mi się, że mam na tyle dużo większą armię od przeciwników, że może mi naskoczyć za przeproszeniem. Ale moje makro zawodzi. Widzicie, ile mam surowców? Okay. Swoją drogą warto zauważyć, że wybudowałem jednego kolosa przez cały ten mecz. Jednego. Pytanie, ile mój przeciwnik jeszcze wybuduje wikingów, o ile w ogóle jakiekolwiek. Już myślałem, że sobie wybudowałem pylona w miejscu, gdzie powinienem był postawić ten Nexusa, ale na szczęście nie. Aha, widzę. Oj, to nie jest śmieszne, wiem, ale o Boże. A co mi tam, mogę sobie pozwolić. Warto też zauważyć, że troszkę za bardzo przedłużam ten mecz, mam wrażenie. Bo powinien był się chyba skończyć już wcześniej. To było skuteczne. Dobra. To zrobimy małego pusha, żeby sprawdzić, co tam się dzieje ciekawego. Oczywiście z jednej strony idą zeloty, z drugiej strony próbuję ich ja. I to nie jest przypadek. A tutaj są bardziej kluczowe jest bardziej kluczowy ga. Aha, tak nie będziemy robić. No siege tanki. Tu jest jakieś wejście od tyłu. Nie, trzeba zrobić tak. Dobra. To nie było mądre.
Nudziła mi się trochę zabawa. It's too much unbalanced. Wiesz co, kompozycja late game'owa, drogi chłopcze, to są bynajmniej nie sycztanki i mariny marudery, tylko late game'ową kompozycją są wikingi i ghosty z dodatkiem maruderów, viking ghost marauder, i z taką kompozycją Protoss może mieć problemy. Jeśli zostajesz przy sycztankach, to nie jest to dobra decyzja. Okej, to by było na tyle. Kolejny laderek za nami. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Do następnego casta. Cześć.